Chaos Citizen Razi. Specjalnie dla was. No, robię grę, która naprawdę wielu ludzi bardzo jest zainteresowana tą grą. Którzy bardzo chcieli, żebym ja nim zagrał, więc w nią gram. Jest nią właśnie Sniper Elite V2. Gra, która naprawdę ucieszyła wielu ludzi. Zaczynaliśmy od prologu. Musimy teraz co? To tyk, pułapkę. Ciach, 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 ciach. Teraz musimy kucnąć i przedrzeć się przez tego łebka. Ładnie, no jak zwykle. Cholerne. Nicht wesentliche Kommunikation sind verboten. Mieliśmy dwóch łebków niemieckich. W grze możemy spotkać znajdźki. Jeżeli znajdziemy jakieś podobne znajdźki, to je od razu wyhaczę. Mogę powiedzieć, że wcześniej może miałem problemy z nagrywaniem, bo dźwięk był za głośny. Powiem wam szczerze, naprawdę był dźwięk za głośny. I powiem wam jedno. Nie wiem. Weźmiemy sobie pistolecik. Tyk! Strzał w główeczkę. Musimy patrzeć na... No, zmienisz broń? Nie. Motherboarda nie zmienisz. Bo chciałem co innego, ale dobra. Aha, ja już wiem, gdzie może być znajdźka. Nawet. Więc gramy w tą grę. Gra jest bardzo dobra. Ma dobre oceny, wielki entuzjazm, wielu ludzi w nią gra. My jesteśmy w prologu, musimy zabić generała Eisenberga. Gościa, który był negocjatorem. Właśnie jesteśmy w Niemczech. Pod bramą brandenburską. Więc będzie trochę zabawy. Gra potrafi na długie godziny, na prawie 10 godzin prawie. Nawet więcej złapać, zależy na jakim poziomie trudności. No, paskudna twarz, no. Rana. Zrobimy teraz pierwszy taki piękny strzał. W główeczkę, tak pięknie. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. Odpowiedni moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. No. I controlled my breathing to steady my aim, and then shoot. Skupienie. Leci... Bum. I czaszka rozwalona. Okej. Okay. Bo myślałem, że wszystkiego agenta się rozwala. Bum. Leci... Płuco! Już gościu nie przeżyjesz. Bez wstrzymywania skupienia leć pocisk. Auć! Żebra. Sieć. Sieć. Auć! Jest taki jeden strzał, bardzo trudny, z tego co znalazłem na internecie. Trafienie w męskie jądra. Wow, musiał boleć. Idziemy, drodzy panowie. Idziemy.
Dobra, brakło gości. Naszymi ręczkami tutaj, w ogóle, to jest wino. Ciekawe, czy nie mszalne. Wow, patrzą, tygrys! Wyjemy! Wyjemy! Dobra. Wstawaj! Wstawaj, żołnierzu! O, zjom. To jest taki, zobaczcie, motyw, nie masz życia. Tylko jest... Co? Ups. Bum. O, winko, widzicie? Tam co stoi? To jest znajdźka. Tam siedzi. Wow! Skąd mi tam ścięło? Tam mnie ścięło. O, ty się schował. Wow! Trafiłem mu w granata. O, tam jest snajper. Nie masz co tam już siedzieć. Ej. Headshot. Od tyłu, ale jest. I w oczko. Tu. Nic ci nie zostało, kolego. Dup. Nie ma co uciekać. Von Eisenberg is dead. I was committed now. No. Both Russians and Germans would know I was in play. Nieźle. Four to go. Pozostało cztery. Jak widzicie, już mamy początek ładny, dobry. Ładnie cacy. No, mamy teraz pana komisarza Schellenberga. Zobaczmy, czy ma jakąś nową broń. He was traveling across town in a convoy. Oh, Springfield. Dobra. We believed he was carrying documents that would lead to the V2 production facility. Luger nie. Dobra, nie będzie. Jedziemy dalej. W pierwszym odcinku zauważycie, że będą tylko dwie misje, a w kolejnych będzie pojedyncza. Na razie. Nie mają szans ze specjalistą. Pierwsza misja to jest taka bardziej... Ominąć patrole uliczne. Nie wykryli nas. To bardzo dobrze. Z
Jesteśmy najlepszym ze snajperów. Dobra, i teraz możemy się bawić. Może coś wymyślimy? Dwóch za... dwóch, jeden pociskiem! Pyk! O, nie. Dup! O. Leci... i... sorry! Musiało boleć. Jest pewien biegły. O, szyję. Ale udało się. O, tam jeszcze się cofniemy, bo im dalej się cofniemy, tym lepiej. Ta poświata, co widzicie, to jest poświata, który wrogowie po raz ostatni nas widzą. O, jest. Wow! Zapomniałem o nim. Czapki z głów. No i myślicie, że wiecie, czemu jest 50, to ja 100, to znaczy, że to, że grałem, próbowałem zrobić wam dwie misje już, ale szybko się skapnąłem, że dźwięk jest do luktu. Chwila przerwy. No już jestem, wracam do gry. Zbierzemy trochę co nieco. Idziemy, raz, dwa, zrobimy tą misję. Musimy to po cichu. Kurde! No, chciałem to zrobić, tą piękny strzał. Będzie dwóch? Dwóch za jeden! Nie ma, że boli. Nie ma, nie ma. Po prostu. Nie ma. Nie ma, że boli. Wojna jest brutalna. Gdzieś tu zegarek jeszcze chodzi? Gra w ogóle pojawiła się w 2012 w produkcji Rebellion. Posła! Dobra. Idziemy teraz po... O, kolega Lisek gra w Counter-Strike Global Offensive. Więc będzie co robić. Założyć mi jeden ładunek.
Idziemy. Sorry. I'm very sorry. Idziemy spokojnie. Lepiej pójść. Tamten Niemiec, bo tam jak zobaczycie sobie tu, w tym miejscu, o to ten tutaj Niemiec. On sobie tam siedzi. Nie będziemy tak sobie iść pomalutku, to nawet nas nie zobaczy. No później zobaczysz, co by się działo. Słyszałeś strzał, Poczekajcie, wam raz i skopię tyłki. Dopiero będzie zabawa. Idziemy. Pomalutku. Coś jakiś kibub, znaczy nas tu drapną. No, coś tutaj się tam przewiesiło tyle ciutko, ale już wraca normy. Dobra. Dobra, biegniemy. Szybko zwialiśmy też w tym budynku, nie wiadomo kto się tam w tym budynku czai. Pomału będziemy szli. Siup. A słuchaj, jak idzie ten żołnierz po cichutku. Musiało bolać. O! Nie ma! O! Będzie mnie tu kościół. Tak to już. Dobra. Teraz będziemy mieli zabawę. Będzie wielkie jebut. Trzeba patrzeć na snajperów, bo nas wykoszą. To nie jest lada sztuka. Dobra. Leci. Bum. Sorry panowie. Było miło. Kurde, to jest okno. Dostanie ją? Nie, doktorek tam się schował. Ty. Gdzie idziesz? Traf serducho! Przy takie ranie to już nic. Fuck, czołg.
Dobra, dobrze widzę. Czyli jeszcze Tygrys Królewski, jeden z najcięższych czołgów II wojny światowej. Dobra. To co? Główeczka. Dup. O. Tam go nie ma? No tam jest. Poszła! Ale miał gościu pupsa. Kurde, trafiłem, to kroczy próbowałem trafić i tak. Dziękuję. Tyk! Gdzie tam? Ale weźmiemy Thompsona. Będzie bolało. Gdzie będą mnie kościć? Idziemy! Celny strzał z lunety to 90%. 14 minut graliśmy, a więc zakończamy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia! W następnym odcinku Sniper Elite V2. Cześć!